Okej, okay. Dzień dobry. Sabina Dzień dobry, Bartel, cześć. Love and Missy Coach. Kochani, dzisiaj mam gościa, Kingę Kołodziej, która jest dietetykiem klinicznym z wykształcenia i zajmuje się diet coachingiem i prowadzi również podejście, głębokie podchodzenie pod psychodietetykę dla swoich klientów, dla ludzi, którzy decydują się na pracę z nią. Jest mi bardzo miło Cię powitać, Kinga. Jak się dziś śmiewasz? Dziękuję również. No, świetnie się czuję. Cieszę się, że jestem tutaj zaproszona, że mogę opowiedzieć o tej swojej pasji i możemy kontynuować. Okej, świetnie. No właśnie, już w zasadzie to tak dosyć płynnie przeszłaś do tego, do pasji. Co było takim zapalnikiem dla ciebie, dla tego, żebyś faktycznie zajęła się tym, co robisz? Jak doszłaś do tego, żeby wybrać właśnie tę drogę? Jaka historia za tym stoi? No, tutaj musiałabym pewnie, znaczy bardzo chętnie bym opowiadała nawet o tym cały dzień, ale postaram się to jakoś skrócić. No, prawda jest taka, że jakby najgłębszym takim powodem jest to, że sama przeszłam taką drogę właśnie z, może to nie były takie typowo poważne zaburzenia odżywiania, ale parę lat męczyłam się na pewno w tym temacie. Już byłam wtedy na studiach z technologii żywności. To są studia, no wtedy, kiedy ja studiowałam, to już 10 lat temu ponad. To nie było dietetyki jeszcze, no nie, jako tako nie byli dietetycy, ale w szpitalach, jacyś tam żywieniowcy, ale nie było w ogóle takiej jeszcze w społeczeństwie ani mody, no nie, było tylko Naturhaus gdzieś tam z suplementami i tak dalej, takie szybkie odchudzanie i mnóstwo takich diet, które gdzieś tam się pojawiały, czy w gazetach, czy w internecie, no nie. Ale już wtedy na studia ja próbowałam się odchudzać, głupimi dietami naprawdę No, to tam nie było. i... I w sumie żywienie człowieka tam było, natomiast to było wszystko takie bardziej techniczne. I bardziej o przetwarzaniu jedzenia i tak dalej, no nie? Bardzo też, wiesz co, rezonuje ze mną to, co powiedziałaś a propos właśnie takiego wchodzenia na takie typowe głodówki. Myślę, że to jest bardzo okrutne pokłosie, to, co nam zostaje w głowie i też pracuję z moimi klientkami na ten temat, bo dieta tak de facto, ja na to patrzę jak na ten starogrecki wyraz, czyli odżywianie, styl życia, higiena umysłu i ruch fizyczny, jako taki styl życia już. Dieta jako taki rzeczownik, dla mnie przynajmniej, to jest już coś takiego, co jest częścią nas, częścią charakteru, częścią naszego życia, a nie jakimś procesem, w który się wchodzi po to, żeby to potem zarzucić. Tam Nie jest. tak, że idę na dietę i potem to wszystko wraca, i to faktycznie potem wraca, i to frustruje jeszcze bardziej. No, kto tam nie był? No, są takie osoby, nawet czasami trafiają do mnie, ale jest to naprawdę mały procent. Kobiet takich, które jeszcze nie były nigdy na żadnej diecie, po prostu przychodzą świadomie, żeby te nawyki po prostu swoje zmienić. A z jakimi problemami najczęściej przychodzą do ciebie ludzie? Bo zakładam, że najczęściej pracujesz z kobietami, pewnie. Zdecydowanie. Jakie są najczęstsze takie problemy, z jakimi one przychodzą do ciebie, powiedz? Najczęściej to oprócz samej wagi, no nie, samej sylwetki, to są kwestie zaburzeń hormonalnych. W ostatnim czasie głównie tarczyca, ale też PCOS, no nie, insulinooporność, te rzeczy i to u takich młodych też kobiet, 20 plus. Jasne. Ja przyznam szczerze, że sama również mierzyłam się z zaburzeniami żywienia, z okresami takiej ortoreksji i bulimii. I nierównowaga hormonalna jako taki efekt tego, to z tym się męczyłam już parę lat później. I dla mnie szokującym było, że można to faktycznie wyleczyć poprzez dietę, poprzez żywienie, że jeżeli zmienimy takie podejście i powiedz mi, czy się też z tym zgodzisz, że tak naprawdę można traktować jedzenie jak lekarstwo, jak medycynę, jak coś, co jest najlepszym, najbardziej powszechnym, ale też najbardziej niezrozumiałym środkiem ku temu, żeby faktycznie odzyskać tę równowagę w ciele. Wiesz co, no zgodzę się, bo ja uważam, że w ogóle jesteśmy jakby totalnie pogubieni w tym wszystkim, bo zawsze jedzenie było czymś, co powinno być odżywianiem dla zdrowia, no nie? Jest. I jakby każda rzecz, którą zjadamy, wkomponuje się w nas. Tak jest. Więc to jest podstawa, gdzie właśnie tak czasami, jak się tłumaczy takie rzeczy, na przykład o tym, jak powinno się przeżuwać powoli, no nie, o nawadnianiu, to się wydaje takie na maksa oczywiste, no nie? A jednak trzeba o tym mówić. Bo ludzie się pogubili w tym, nie? I nie rozumieją, że to jest podstawa dla nas.
W moich na przykład zajęciach podstawą jest bardzo często takie techniki, które proponuję moim klientkom, a są oparte na oddechu. Właśnie też to miałam powiedzieć, no No dokładnie. właśnie, to są takie rzeczy, że wszyscy oddychają w ogóle, więc o co chodzi, no nie? Ale jeżeli Dokładnie. zwrócić się uwagę na to, że właśnie w tym momencie to robimy i nadamy temu troszeczkę świadomości, to już w tym momencie jakość i doświadczenia się zmienia i efektu tego doświadczenia na nas, długofalowo wręcz. Zgadzam się z Tobą w 100%. No właśnie. A powiedz, Kinga, może to jest osobiste pytanie, ale co musiało się wydarzyć? Co musiałaś zrobić, żebyś była tu, gdzie jesteś? Ale pytasz o takie kwestie pracy, czy ze sobą? O twoją karierę teraz pytam, bo wiem, że to z czegoś wynika. Wiesz co, no uwielbiam pracę z ludźmi i uwielbiam się uczyć. A to jedno z drugim jest bardzo silnie powiązane. Bo raz, że przychodzą różne osoby i od nich się, no masę rzeczy się od nich uczysz, ale to, żebym właśnie była w tym miejscu, to przychodzi mi do głowy taka rzecz. Jak pracowałam na początku jako dietetyk kliniczny, no nie, to właśnie głównie polegało na tych dietach, no nie, i tak człowiek ze studiów wychodzi i z tą wiedzą, jaką była wtedy, to rzeczywiście się traktował tak mechanicznie. Ale w pewnym momencie ja widziałam, że tym osobom czasami czegoś brakuje. One dostają super plan, no nie, ale jakoś go nie realizują, choć są bardzo, widać w nich to pragnienie, że one chcą coś zmienić, ale coś im przeszkadza. I ja sobie teraz wtedy pomyślałam, że kurczę, czegoś jeszcze tutaj brakuje, no nie? No i właśnie wtedy zainteresowałam się tą psychiką, choć zawsze gdzieś tam ta psychologia mnie kręciła i dużo czytałam, ale w tym kontekście tej, powiedzmy, motywacji, no nie, bo to jest takie słowo już nadużywane ostatnio mocno. Natomiast właśnie ten diet coaching mi tu dodał ostatni puzzle, który brakował w całej tej układance. Czyli to Tak. połączenie człowieka, całości. Tak, zdecydowanie. Ja tak odnajduję też w tym, jak sama prowadzę moje klientki, że ja sama również byłam w takim punkcie, że patrzymy na jakiś swój problem i myślimy, że jak jest taki jeden problem, to jest jeden rodzaj rozwiązania na niego. Więc jak na przykład mam nadwagę, no to muszę mniej jeść. I koniec. I to wszystko. Tymczasem tak naprawdę w takim podejściu to jest trochę tak jak w tym przysłowiu tybetańskim, że jak pada, to leje. Więc jeżeli chcę schudnąć, to muszę zbadać tak naprawdę, co mnie motywuje, żeby schudnąć, co mi najbardziej przeszkadza w tym, w jakim stanie jestem teraz. Jakie są twoje wartości? Właśnie, jakie są Dlaczego? wartości. Dokładnie. I co jest właśnie tą moją motywacją wewnętrzną. A ta motywacja jest taką chyba najbardziej kluczową rzeczą. No i często na przykład w moich coachingach przejawia się takie, no bo chciałabym być chuda, albo chciałabym tam osiągać te takie wyższe stany świadomości, albo takie niebotyczne orgazmy, po to, żebym czuła się szczęśliwa. I to jest zawsze takie bardzo zero-jedynkowe. Kiedyś trafiłam na dziewczynę, która powiedziała, chciałabym być chuda, żeby mój eks za mną tęsknił i żeby go dosłownie bolało, jak mnie zobaczy. Tylko to jest motywacja bardzo, No. no nie okej, bo zupełnie inaczej podejdzie osoba, która powie, chcę zadbać o moje ciało i zrzucić to, co mu już jest niepotrzebne, bo Tak. to jest świątynia, w której mieszkam. Już Dokładnie. pół do doświadczania. To jest zupełnie inne podejście właśnie. I powiedz mi, Kinga, właśnie, czy jak odnajdujesz właśnie, czym najbardziej motywują się ludzie i jak ewentualnie pomagasz im właśnie w tym, żeby dobrze ich naprowadzić na takie całościowe spojrzenie na ich problem? No to właśnie te wartości, tak naprawdę. Najpierw trzeba zadać wielokrotnie pytanie, dlaczego, no nie? I wtedy dochodzimy do tej głębszej, do tego głębszego powodu. I wiele oczywiście osób się musi długo zastanowić nad tym, co będzie kolejnym, w piątym dlaczego, no nie? Ale fajnie, fajnie wychodzą wtedy takie rzeczy, często się pojawiają łzy, wzruszenia i tak dalej, no bo jednak wtedy wiemy, że sięgamy głębiej. Bo jeżeli ktoś przychodzi, głównie to jest zawsze dla lepszego samopoczucia, no nie chce schudnąć, chce się lepiej czuć, no lepiej wyglądać, no nie, i pytamy właśnie dlaczego, no nie? I tak jak ty mówisz, ktoś miał powód, żeby gdzieś tam wywołać zazdrość. Ale najczęściej to jest kwestia no takiego zadbania o życie na co dzień. Bo kobiety też zauważają, że jak one same się ze sobą źle czują, to gorzej traktują innych.
Tak jest, tak A jest. najczęściej osoby, kobiety, które mają rodzinę, dzieci, no nie, to gdzieś tam przerzucają bardzo na tych najbliższych. To jest dla nich świątynia też taka, no nie, właśnie rodzina. I wokół tych wartości najczęściej się obracają. I Tak. wtedy zaczynają po prostu rozumieć. Ta świadomość im przychodzi i wtedy, wiesz, płynnie czują, że są zgodnie ze sobą i z tym właśnie, co mogą dać innym, najbliższym. Dokładnie, zgadzam się z tym Ale wiesz 100%. co? Jeszcze przerwę ci na chwilkę, bo chciałam wrócić do tamtego pytania, bo zapytać, co by się musiało stać, żebym tu była, ale pomyślałam też o tych swoich problemach żywieniowych i jednym z takich przełomowych momentów było odpuszczenie. Bo jeżeli ja byłam tak mocno, wiesz, no bo wiadomo, pilnowałam sobie tego jedzenia i tak dalej, i to może już nie były wtedy zaburzenia, ale nadal to było takie silne poczucie kontroli. I co ja zauważyłam, to było niesamowite. Ja po prostu w pewnym momencie, gdzie odpuściłam, moja waga się po prostu jeszcze bardziej wyregulowała naturalnie. I to było po prostu kluczowe, no nie? Dlatego zawsze trzeba ściągać to napięcie i tą kontrolę gdzieś tam rozładowywać, bo to wtedy działa na odwrót. Tak, w każdej dziedzinie życia to tak zauważam, i w jedzeniu, i w seksualności, i w budowaniu kariery. W pewnych momentach, jeżeli odpuścimy właśnie tę kontrolę przede wszystkim, to na tym etapie już tak naprawdę to przestaje być taką główną osią, wokół czego kręci się każda nasza myśl i każda nasza, każdy zasób. I to zaczyna płynąć samo przez siebie, już nie wymaga naszej uwagi, po prostu się dzieje. I to dokarmia niesamowitym takim ładunkiem energetycznym. Też to zauważam właśnie, jak się tylko odpuści tę No kontrolę. bo odzyskujemy zaufanie. Właśnie. To jest to kluczowe, właśnie zaufanie. No, i Myślę, do że taki siebie, do kluczowy. mądrości ciała. Właśnie. Właśnie. A powiedz, Kinga, co cię frustruje najbardziej w tym, czym ty się zajmujesz i w dzisiejszym świecie, jak on to promuje? W tej właśnie kategorii dieta, żywienie, jedzenie, koncerny, farmaceutyka, co najbardziej cię frustruje? Co najbardziej wzbudza taki twój sprzeciw i gniew? Wiesz co, no takie rozwiązania krótkotrwałe i drastyczne. Plus żerowanie na takim podejściu człowieka, który naturalnie wszyscy to mamy, że chcemy po jak najmniejszej linii oporu. Jak się nad tym nie zastanowimy, to wiesz, tabletka i tyle, no nie? Tak jest. A jest to tylko odwlekanie poważniejszych zaburzeń. Właśnie. A to też znowu bierze się z tego myślenia, typu jest problem, więc jest jakieś jedno rozwiązanie, więc jak zrobię to, to już będzie Tak jest. zajebiście. Ale rzeczywiście właśnie tak nie jest. Zgadzam się z tobą. Zgadzam się z tobą. No i zamiana posiłków na jakieś, wiesz, pełnowartościowy posiłek. Ktoś ci próbuje wmówić, że lepszy jest wypicie jakiegoś tam proszku, no nie, i ty masz z głowy. O, masz zbilansowany super posiłek, no nie, bez warzyw, bez dobrego białka, bez tłuszczów, które są naturalne, więc no to jest jeszcze taka rzecz, która rzeczywiście totalnie w innym kierunku idzie niż powinna. Mnie chyba pamiętam z ostatnich takich rzeczy, które naprawdę mnie po prostu tak po ludzku tak wkurzyły, że aż nie powiem tego słowa, że do odżywek dla sportowców, do kaszek dla małych dzieci, do soków dodaje się słodzik, który nazywa się sukraloza. A to jest diabelstwo, które jest takim odpadem po produkcji mukozolu. I jest tak bardzo słodkie, po prostu, że wystarczy kropla tego, żeby osłodzić 100 litrów napoju. I jest dodawane tylko dlatego, i to mnie też właśnie bardzo oburza, że jeszcze nie wykryto, że szkodzi. No właśnie, no dokładnie. Myślę, że takie podejście po prostu jest takim najbardziej ignoranckim, najbardziej chamskim i wręcz wrednym dla nas jako ludzi, bo karmi się nas rzeczami, które pod tym papierkiem właśnie to jest zdrowe, wysokobiałkowe, tu są tam witaminy i w Jest. ogóle, jasne, to są wzbogacone, ale wcieniem tego jest właśnie na przykład taki dodatek jak sukraloza, jak maltodekstryna i inne takie. Ale czy mogłabyś, Kinga, też opowiedzieć, jakich na przykład substancji naprawdę warto unikać na etykietach? W jaki sposób spojrzeć na jedzenie, jeżeli ono jest rzeczywiście już gotowe i nie możemy sami sobie czegoś zrobić? To czego tak w 100% naprawdę unikać? Tutaj powiem w kontekście diety przeciwzapalnej, bo ona w tym momencie jest śródziemnomorska przeciwzapalna, niskoglikemiczna. Ona jest w tym momencie najlepszym modelem żywienia w sumie dla każdego.
Wiadomo, że ma różne barwy, no nie, ale jakby jednym takim podstawowym działaniem powinno być działanie przeciwzapalne. Bo te wszystkie rzeczy, o których mówisz, plus właśnie to przetworzone jedzenie, plus to, jak są karmione zwierzęta, które od nich produkty też zjadamy, wszystko powoduje, że jesteśmy w takim procesie bardziej zapalnym. Bo ma więcej omega-6, no nie? Dlatego maksymalnie ważne jest to, żeby bilansować pod kątem tłuszczu. Dlatego na etykietach tłuszcze trans powinny totalnie zniknąć z naszych produktów. One oczywiście są zawsze podane, no nie? Bo taka jest wymagana informacja od producentów. Drugą substancją jest na pewno cukier, zwłaszcza ten dodawany. Tak jest. No i sól, żeby tej soli też nadmiernie nie spożywać. To takie trzy rzeczy, które w sumie są w naszej diecie i tak codziennie, ale trzeba je maksymalnie minimalizować. Jasne. Dziękuję Ci za tę informację. A powiedz jeszcze, w jaki sposób, w Twoim odczuciu, jak można sobie pomóc poprzez samo jedzenie właśnie, żeby też wzbudzić i zachować witalność, żebyśmy byli w zdrowych, silnych, regenerujących się, odpornych na infekcje ciałach, pełnych wigoru przez całe nasze życie możliwie. Co czujesz, że jest takimi najważniejszymi wytycznymi? No właśnie, tu znowu ta całość, no nie? Bo prawda jest też taka, że nawet nie zawsze ma znaczenie tak bardzo, co jemy, ale jest ważne, kiedy jemy i w jakiej atmosferze, jak. Kiedy i jak? Czyli po pierwsze, to czego nam nikt nie odbierze, nikt się sobie tego nie kupimy, żaden producent nam tego nie wciśnie, nie sprzeda, to jest to, że ty możesz zjeść posiłek, nawet jeżeli on nie jest idealny, po prostu go dobrze przeżuć, nie przejeść się nim, no nie? Nie podjadać przez cały dzień, ale zjeść sobie powiedzmy w takich porach, no że gdzieś do południa, w większej ilości, wieczorem już mniej. Jakby takie podstawowe rzeczy dla dobrostanu, które organizm od razu ci daje informacje, bo jeżeli my się przejadamy, no to wiemy, jak się czujemy od razu po zjedzeniu. Jasne. Więc ogólnie jest tak, że tak jak patrząc na pokolenia dużo, dużo wcześniej, no niektóre nie miały żadnych dietetyków i tak dalej, i oni wcale nie jedli idealnie. Jakby popatrzeć teraz, no to teraz ta dieta śródziemnomorska jest totalnie inna niż dawniej. Jedzono, ale ludzie się po prostu nie przejadali. Jest jedna z takich koncepcji właśnie, że tą zmniejszona ilość jedzenia w jakimś tam okresie czasu, czyli posty, natomiast nie mówię o tych takich, wiesz, drastycznych głodówkach i tak dalej, że one jednak wpływają na naszą długowieczność. Natomiast przede wszystkim to, żeby słuchać swojego ciała i nie przejadać się. Świetnie, świetnie, to brzmi super. Ja przyznam, że zaczęłam stosować posty, taki typowy intermittent fasting, i od tego czasu też czuję się naprawdę znacznie, znacznie lepiej. Lepiej śpię, Masz więcej energii? mam więcej energii, i to też pomogło mi w tym, żeby zrezygnować z kofeiny. To był taki mój ostatni bastion już po prostu, nie? 20 lat na kofeinie, biorąc pod uwagę przez te substancje, które przeszły przez mój system przez całe życie i z wszystkich się wypłukałam, to kofeina była ostatnią, którą sobie po prostu już zostawiłam jako taka wisienka na torcie i tak trzymałam się tej kawy, ale gdy zaczęłam właśnie pościć i stosować to faktycznie tak z rozmysłem, to później okazuje się, że bardzo wpływa na jakość jedzenia, bo na ten posiłek się tak czeka i on tak smakuje No, po prostu. dokładnie. I to Tak. jest wtedy przyjemne, prawda? Ładniej, to jest po prostu bardzo przyjemne i te posiłki się planuje. I zauważam po prostu, że zaczęłam patrzeć właśnie na posiłki wreszcie, tak jak patrzę na seks. Naprawdę To myślę o znaczy? tym, tak, wyczekuję tego, No smakuje tak. mi to, lubię angażować większość zmysłów w jedzenie. Lubię najpierw się trochę, jak coś mi pobawić jedzeniem, powąchać je, popatrzeć na nie, posłuchać, jak trochę chlupta. To jest właśnie uważność jedzenia, dokładnie. Tak, i zawsze staram się właśnie wtedy, żeby nie było żadnego, nie wiem, radia gdzieś w tle. Jestem po prostu ja i mój mąż, zawsze jemy wspólnie i wtedy ewentualnie też rozmawiamy, za co jesteśmy wdzięczni. To wprowadza całkowicie nową jakość. Tak Jedzenie jest. staje się naprawdę pięknym rytuałem wówczas i zauważyłam też, może też twoi klienci to potwierdzą, ale ja nie potrzebuję już tyle jeść. No, Ja to z tak jem. badaniami klinicznymi udowodnione nawet. Tak, i te takie, czasami jak miewałam jeszcze jakieś tam ochotki na cukierka, to kompletnie się rozmyło. Kompletnie się zmyło. I to jest najpiękniejsze wtedy, kiedy ty po prostu przestajesz odczuwać przymus na te rzeczy, które tak Właśnie. naprawdę mogą ci też szkodzić, no nie? Właśnie. I myślę, że na tym też polega tak naprawdę wolność, bo to nie jest sztuką właśnie też robić to, co chcę, tylko mogę wybrać, żeby nie zrobić tego,
bo nie muszę. I to jest rewelacyjne. Dokładnie, Mogę to jest wybrać tego wolność. nie robić i wcale mnie tam nie ciągnie. I to bardzo pięknie zobojętnia na te jakieś, nie wiem, ciastka czy pączki na stole, tak jak wcześniej bym po prostu musiała po to sięgnąć. To jest przepiękne. To jest przepiękne, bo ty wiesz, że możesz to zjeść, tylko nie Właśnie. chcesz, prawda? Ja po prostu jestem fanką pracy ludzi takich jak ty, naprawdę, bo mi to też bardzo pomogło na jakimś etapie mojego życia. I bardzo, bardzo wpływa na jakość życia później. To naprawdę się wydaje, że to jest kwestia tylko jedzenia i może wyglądu, ale to wcale tak nie jest. To wpływa na całość. Tak jak robimy coś, tak robimy wszystko. Jesteś Ale tak. jedzenie to jest w ogóle, to jest przecież towarzysz każdej chwili życia. Tak jest. Tak jest. Wokół tego są rytuały. Wokół tego organizujemy święta. Jedzenie jest przecież czymś takim, z czego nie da się zrezygnować, o ile no, nie rodzimy się, nikt się nie urodził z potrzebą, nie wiem, zapalenia na stres Dokładnie. albo nie wiem, zjedzenia batonika, bo mi się nudzi, czy nie wiem, wciągnięcia koksu, czy cokolwiek, bo chce się poczuć lepiej. O tyle każdy się urodził z głodem. Tak I to jest. jest, jeżeli chcemy żyć, to musimy jeść i nie mamy wyboru. Więc można to też uczynić właśnie czymś, co jest bardzo piękne. I bardzo wzmacniające. Także bardzo, bardzo to ze mną rezonuje też właśnie, jak o tym opowiadasz i to potwierdzasz. A powiedz jeszcze, Kinga, bo zadam też pytanie takie, które łączy się bezpośrednio z tym, czym ja się zajmuję. W jaki sposób dieta wpływa na seksualność kobiet, mężczyzn? Jak to się przekłada i co ewentualnie można zrobić, żeby skorzystać z magicznych rzeczy, jakie oferuje dobra dieta? No właśnie tu się wszystko kręci wokół układu hormonalnego, no nie? Bo wiadomo, że tak w kontekście kobiet, no nasz układ hormonalny dba o to, żeby właśnie być gotowym na przyjęcie potomstwa, prawda? Więc jakby całe te wszystkie nasze fazy polegają między innymi na tym, no nie? Jeżeli wszystko funkcjonuje tak, jak trzeba, no to my też się czujemy z tym dobrze, mamy też takie fizjologiczne swoje potrzeby, z łagodnością je zaspokajamy i tak dalej, ale jeżeli hormony zaczynają nam szwankować, to no, mamy ostre PMS-y, prawda, bolesne miesiączki i to wszystko się ze sobą wiąże. Tracimy też ochotę na zbliżenia wtedy. Po drugie, jak się czujemy źle ze sobą, w swoim ciele, no to też wiadomo, że bardzo często te zbliżenia się kojarzą raczej z czymś takim, no nie wiem, nieprzyjemnym, może przymusowym. No nie chcemy się pokazać, a dopiero właśnie wtedy, kiedy zyskujemy to, wiesz, poczucie takiej witalności, tego zdrowia, no to zaczyna się libido fajnie też kształtować i mamy z tego po prostu przyjemność też, no nie? Jest. Dlatego przede wszystkim no ta przeciwzapalna dieta, bo zdrowe tłuszcze to jest cały układ hormonalny nasz, kobiety. Czy miałabyś jakąś taką praktyczną radę dla kobiet i dla mężczyzn, co moglibyśmy dodać do codziennej diety, żeby sobie pomóc? Też właśnie w kwestii na przykład seksualności, co też wpływa długofalowo na witalność, bo to się łączy z sobą, ale czy miałabyś taką właśnie praktyczną radę, którą można by zastosować już od dzisiaj? Tak, mam takie trzy rzeczy, które a propos suplementacji. Trzy kwestie, które są takim kluczem, a z czym jest największy problem u 90% osób. To jest na pewno niedobór witaminy D, która jest ściśle związana z układem hormonalnym. Więc pierwsze co to badania poziomu witaminy D. Zwłaszcza teraz już pod koniec, no powiedzmy pod koniec sierpnia, jak jest koniec lata. I żeby sobie ustalić dawkę na zimę, dlatego że potrzebujemy od 50 wzwyż tej witaminy. Nawet niektórzy mówią 70 do 100, no nie? A z reguły jest 30 i w normach wydaje się, że to jest ok. Natomiast zupełnie inny poziom energii mamy wtedy, kiedy ta witamina D jest na wyższym poziomie. To jest jedno. Drugie to jest magnez. Nawet jeżeli we krwi wychodzi dobrze, to na poziomie komórkowym ludzie w tych czasach mają bardzo mało magnezu. Tak, zgadzam się z tym w 100%. Tak. Ja też polecam moim klientom, żeby suplementowali magnez, nawet jeżeli te badania wychodzą, że tam jest ok. Badania badaniami, one też były formowane, popraw mnie, jeśli się mylę, ale to chyba było już ponad 5 dekad temu, kiedy formowano takie dane znamionowe właśnie dla zdrowej osoby, jakie tam są faktycznie wartości. I najczęściej brano do tego właśnie zdrowych mężczyzn.
Głównie przez wzgląd na to, że kobiety albo były w ciąży, albo przygotowywały się do ciąży, albo były po ciąży, albo były po menopauzie i ten system hormonalny jest już inny i wyniki są inne, więc trochę jakby dane znamionowe dla kobiet z kolei jeszcze, zdaje mi się, nie są do końca zbadane, co jest faktycznie taką odpowiednią dawką, przy czym trzeba mieć na uwadze, że każde ciało jednak jest odrobinę inne Oczywiście. i trzeba pewnie go słuchać właśnie, jak ono się czuje. Przy suplementacji, bez suplementacji, z taką dawką suplementacji. Z magnezem jest o tyle w porządku, że nie bardzo się go da przedawkować. Tak. Natomiast to, co mówisz o badaniach, ja nie wiem dokładnie, kiedy one były tam ustalane, tego akurat nie wiem. Natomiast jest jakaś taka inna rzecz, bardzo istotna. W badaniach we krwi, wiesz, nasza krew zawsze będzie dążyła do równowagi, więc tam wszystkie bufory działają po to, żebyś ty miała zawsze równowagę. Natomiast jakim kosztem to jest z organizmu? Ile już z komórek zostało pobranego, żeby właśnie we krwi był? No nie? To my tego nie wiemy, więc badania mają tą ograniczoną. I to nawet lekarze do tego się przyznają, że po prostu badanie we krwi to jest zawsze w miarę jeszcze równowaga. Ale na poziomie komórkowym my tego nie wiemy. Jasne. Możemy odczuwać po prostu. I magnez w kontekście wchłaniania witaminy D jest niezbędny. A tą trzecią rzeczą to jest omega-3, czyli to, co po prostu ma działać przeciwzapalnie. Czy popraw mnie, jeśli się mylę. Czy to nie jest tak, że nadwyżka kwasów omega-6 wypiera omega-3 albo Tak zmniejsza jest. witalność? Jest walka o enzym, który ma przyswajać. No nie, tak w skrócie oczywiście mówiąc dużym. Więc jeżeli jest więcej omega-6, to ono zawsze gdzieś tam bardziej się wchłonie i ono też jest mega potrzebne. To też nie jest tak, że nie jest potrzebne, ale jednak jak jest jego za dużo, to omega-3 wtedy niestety nie ma szans się dostać, nie? Jasne. W przypadku, bo teraz też wielu ludzi na przykład przechodzi na diety stricte roślinne. Czy dla nich na przykład, gdyby oni chcieli spojrzeć na to, co mogą dla siebie zrobić, dla swojego wigoru, dla swojej seksualności też, co radzisz takim ludziom z kolei? Bo oni w produkty zwierzęce już nie pójdą, nie? Tak. Dokładnie, ale jeżeli dobrze jest zbilansowana dieta roślinna, to jej tam naprawdę nic nie brakuje, no nie? Ale są takie rzeczy, których normalnie nie mamy w samych roślinach. To jest na przykład witamina B12, No więc ją zawsze gdzieś tam trzeba suplementować, a znowuż niedobór witamin B też jest taki, no bardzo nam odbiera energię. właśnie. Więc wszystkie witaminy z grupy B muszą być też na wysokim poziomie. Natomiast tutaj nie wchodzę w szczegóły ogólnego zadbania, nie o cały ten bilans, bo już jak osoby się decydują na taką dietę, to już na pewno wiedzą o tym, no nie, czego im, jak sobie to bilansować. Przynajmniej mam taką nadzieję, że właśnie jest to pilowane dobrze. Ale też kwasy tłuszczowe, no to już muszą pochodzić z roślin. Jeżeli to jest stricte dieta wegańska, no to wiem, że ryby odpadają wtedy, no nie? Tak jest, tak No bo jest. w rybach jest ten kwas omega-3, który jest jakby gotowy, no nie, w tych roślinnych produktach. On się musi jeszcze u nas w naszym organizmie przetworzyć. Zgadza się. Musimy go Wie, jeszcze. rozbić, tak, żeby się dobrze wchłonął. Tak jest, jeszcze na inną formę. No tak, bo rośliny generalnie, bo zwierzęta i ssaki zwierzęce generalnie mamy też jako ludzie taką właściwość, że to, co sobie jakby przetworzymy, to odpada to, co jest nam nie służy, wiadomo w jakiej postaci, a reszta się magazynuje w komórkach i po prostu to jest czyste i to się bierze i to jest po prostu do wchłonięcia. Rośliny mają to do siebie, że nie mają układu wydalniczego, więc wszystko magazynują i my potrzebujemy też energii do tego, żeby to też rozbić w swoim systemie trawiennym i odpowiednio przyswoić właśnie. Także tu jest też pewnie coś, na co trzeba spojrzeć, jeżeli decydujemy się na dietę roślinną. Ja też o to pytam, bo kiedyś byłam weganką przez jakiś rok i tak, B12 to była pierwsza rzecz, Tak. jaką zwróciłam uwagę. A potem też witamina D, także to się też potwierdza, Tak jest. to, co mówisz. No i żelazo często, ale to już zależy od wchłanialności. Tak, z żelazem też miałam problem. Też się w pewnym momencie zrobił problem. No ale faktycznie to mi tylko zwróciło uwagę na to, żebym lepiej spojrzała na to, jakie podejmuję decyzje. Ale słuchałam swojego ciała i to jest chyba kluczowe właśnie, nie? Jak ono się czuje. Dokładnie. Ale Wiesz, jakbym jeszcze teraz. wróciła do tych omega-3, że one wpływają też jakby tak, wiesz, od razu po jakimś czasie nawet takiego zwracania uwagi, żeby w diecie było go więcej, plus ewentualnie ta suplementacja, że tak naprawdę u kobiet momentalnie poprawia się jakość skóry, włosów, paznokci. A to też jest takim naszym właśnie objawem witalności, no nie?
Zgadza się. A która z nas nie chce wyglądać pięknie? No właśnie, piękne włosy, błyszcząca skóra, no nie, Mhm. paznokcie mocne. Dokładnie. Ja też zauważyłam bardzo wyraźnie, jak bardzo pięknie zaczęła zachowywać się moja skóra. Jak ona zrobiła się taka jedwabista, taka właśnie odżywiona, taka napięta. Jak właśnie też zwróciłam uwagę na to, żeby zająć się kwasami omega-3. Żeby lepiej właśnie je wchłaniać, żeby się przerzucić jednak czasem na tę rybę, czasem na wątróbkę. Bardzo lubię wątróbkę w ogóle. Ja też. I właśnie zauważyłam, że to też bardzo pięknie się przekłada na to, jak wygląda moja skóra. I to też zauważam, że nie trzeba wcale jakby codziennie sięgać po mięso, ale wysokiej Tak. jakości, 2-3 razy w tygodniu to wystarczy całkowicie. Nie wiem, czy się zgodzisz z tym. W moim przypadku akurat tak jest. I mi to akurat odpowiada. Mój mąż z kolei już, jako osoba, która też pracuje nad muskulaturą, spożywa więcej mięsa. I No tak, też słucha tego, zdecydowanie. jak on to czuje. Ale no, chyba wracamy właśnie do tego takiego klucza najważniejszego, czyli słuchaj tego, jak się czujesz. No i różnorodności, no nie? Takiej właśnie, żeby korzystać z różnych źródeł, słuchać tego, jak się czujemy. I ja na przykład uważam, oczywiście nie oceniam też kogoś, kto idzie właśnie jakieś takie restrykcje żywieniowe, typu, nie wiem, diety ketogeniczne, czy właśnie weganizm. Ja na przykład jestem tego. Znaczy dla mnie jest lepiej być, balansować po prostu, nie? Jakby nie być w żadnej skrajności, żeby nie musieć na przykład sztucznie czegoś uzupełniać, skoro nie daję sobie tego. Natomiast rozumiem, że można mieć takie etapy w życiu albo po prostu rzeczywiście ideologicznie się zdecydować, no i po prostu unieść ten może nie ciężar, ale unieść sobie tą odpowiedzialność, że trzeba rzeczy niektóre jeszcze tam uzupełnić z zewnątrz, nie? Tak, dokładnie. A powiedz, Kinga, teraz właśnie, co, że tak powiem, co gotujesz w tle? Co jest takim ekscytującym projektem, z jakim wyjdziesz za niedługo, bądź co ewentualnie planujesz zrobić w rozwoju swojej kariery, w przedłużeniu twojej misji, jak będziesz służyć ludziom? Co, krótko mówiąc, Kinga gotuje w tle? No, powiem tak, że ja już jestem w tym procesie, już pracuję z kobietami właśnie w takim duchu, jakim zawsze sobie marzyłam, ale dopiero znalazłam odpowiednich ludzi, którzy mi pomogli to technicznie ubrać. I trafiają do mnie kobiety, które mają dość właśnie bycia na diecie, ponieważ próbowały już wielokrotnie, one już po prostu wiedzą, są tym zmęczone i chcą po prostu się nauczyć jeść tak, żeby na całe życie miały z głowy bycie na diecie, no nie? Tak. I poczuć się super w swoim ciele i tak dalej. Więc te osoby są moimi klientkami w tym momencie. Pracujemy w procesie grupowym i razem się wspieramy. Pięknie. Na zasadzie właśnie psychodietetyki, uważności przede wszystkim jedzenia, również i praca z oddechem i tak dalej, ale przede wszystkim to właśnie nauka żywienia takiego. Wiadomo, że nie ma takiej też skrajności tutaj, że tylko intuicja i w ogóle róbmy co chcemy, tylko Jasne. jest też kwestia teorii, no nie, ale zdecydowanie słuchanie siebie. Czyli już nie właśnie takie podejście typu kontrola i dieta, ale dyscyplina i wolny wybór. Tak jest. Okej, super, bardzo to ze mną rezonuje. Jestem też bardzo w ogóle za coachingami grupowymi. Również w moim tle coś takiego przygotowuję. Wsparcie grupy jest nieocenione czasami. Naprawdę jest nieocenione i wiem dokładnie, jak bardzo potrafi też wynieść do góry. Sama też korzystam z takich programów. Dokładnie. Także rewelacja, naprawdę. A powiedz jeszcze takie abstrakcyjne pytanie ci zadam, Kinga, na sam koniec. Gdybyś miała na przykład, tak wiesz, stanąć twarzą w twarz z taką młodszą sobą, taką, która była wcześniej tą Kingą, która miała i problemy żywieniowe i później zdecydowała się na to, żeby kształcić się w tym kierunku, co byś powiedziała tej Gindze, gdybyś miała moment na to, żeby popatrzeć jej w oczy i powiedzieć jej coś naprawdę bardzo ważnego, żeby to z nią zostało? Co by to było? Ciekawe bardzo pytanie. Myślę, że powiedziałabym, żeby bardziej sobie zaufała. Dlatego, że pamiętam siebie taką i w sumie czasami jeszcze gdzieś to do mnie wraca, że jak chcę coś na czymś popracować, to strasznie duży ładunek emocjonalny wtedy się we mnie odzywa. No nie tak, jakbym miała nad tym mieć jakąś taką większą kontrolę. No nie, pewne obszary mam przerobione,
ale jeszcze jak coś nowego podejmuję, to gdzieś tam ten stary schemat się odzywa, Oj tak. więc wtedy bym już powiedziała, bo wtedy naprawdę było dość mocno to wszystko emocjonalnie, żeby więcej zaufania sobie dać, że tak naprawdę ta moja droga cała, no taka miała być. Ja jestem z niej dumna. Ale jak byłam na tamtych etapach, no to nie widziałam tego, co będzie w przyszłości, więc wiesz, dużo stresu wtedy. Nie było to, uważam, że aż takiej ilości potrzebne. Doskonale to rozumiem. Ja uwielbiam zadawać takie pytania. One są też takimi bardzo kluczowymi elementami podczas moich głębokich sesji, gdzie jakby odbywamy też taką dosłownie podróż w czasie, nie? Szukamy jakiejś takiej młodszej wersji, która coś doświadczyła, zobaczyła, usłyszała, coś się w niej zapisało, przestraszyła się i wytworzyła taki mechanizm obronny czy schemat Tak. i weszła w kontrolę po prostu, albo w jakieś mechanizmy typu to ja uratuję wszystkich, a sobie nic nie zostawię. O właśnie, też to przerabiałam. O, kto tam nie był? No. Naprawdę, to jest bardzo, bardzo częste i bardzo powszechne wśród kobiet, tak jak to obserwuję. I przykre też jednocześnie, ale myślę, że też każda z nas potrzebuje przejść przez taki schemat i poczuć się naprawdę bardzo źle już w nim, po to, żeby właśnie z niego wyjść. Więc cieszy mnie też, co powiedziałaś, że jesteś też dumna z tego, że wyszłaś z tego, że przeszłaś to, bo wiesz dokładnie już, kim nie jesteś i kim możesz się stać. I kim nie chcę być, I kim nie i chcesz być, właśnie czego właśnie. nie chcę robić też. Okej. Kinga, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. To była wielka przyjemność dla mnie. Bardzo fajny, ciepły vibe czułam w tym wszystkim. Jestem pewna też, że ci, którzy nas oglądają, słuchają, wyciągną z tej rozmowy też dużo dobroci. Pamiętajcie, kochani, dieta śródziemnomorska wciąż jest na topie. Tak jest. Warto. Suplementujmy witaminę D3, magnez i B12, dobrze pamiętam? Omega 3, I omega omega 3, przepraszam, bo jest to coś, co warto robić. I jeżeli chcielibyście zajrzeć do Kingi, to zostawiam opis. W opisie filmu zostawiam link do jej Instagrama i do strony internetowej. Wbijajcie na konsultację do Kingi i znajdziecie dla siebie rozwiązanie, jeżeli na ten moment, w tej chwili dieta albo to, jak wygląda i działa Wasze ciało, jest dla Was priorytetem. A ja w takim razie bardzo Ci dziękuję, Kinga, i życzę Ci przyjemnego, dobrego, soczystego czasu. Zawsze tak właśnie życzę. No, ja również bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogłam powiedzieć o tej pasji. Świetnie się z Tobą rozmawia, bo jesteś właśnie świadoma bardzo wielu rzeczy i wydaje mi się, że się tutaj świetnie rozumiałyśmy i też mam nadzieję, że każdy, kto obejrzy, coś tam wyciągnie dla siebie. I zapraszam oczywiście do siebie też. Jestem tego święcie przekonana. Bardzo Ci dziękuję, Kinga. I do usłyszenia. Wszystkiego Dzięki. dobrego. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.